A na starcie Małgorzata Ligęska z Dębicy, ma 36 lat. Pani żołnierz, ale to nie jedyna pasja życiowa Małgorzaty Ligęskiej. Tak, jest trenerem tańca w powietrzu na hamakach, pani Małgosia. A więc trapez powinien być tutaj absolutnie naturalną przeszkodą. A jeżeli mówimy o latających przeszkodach, to kolejna przed Małgorzatą Ligęską z Dębic. Lecimy. Szarty, uwaga. Dobrze, 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 Małgosia. No i teraz, która ścieżka kariery życiowej zostanie obrana? Czyżby. Wow, czyżby. Naprawdę ona będzie szła tą bardzo wymagającą przeszkodą. My sobie tutaj rozmawialiśmy przed, że kobiety na pewno będą wybierały przejście węża, a tu... Rzut pierścieniem, to jest wybór Małgosi Ligęski. Ale rzucać nim trzeba na kolejny etap tej przeszkody, na kolejny ten bonus, który trzeba zarzucić i przejście dalej. Na razie jest lekka pauza, ale wszystko wraca. Proszę, jakie tempo. Oby to tempo utrzymało do końca. Świetny rytm teraz padła Małgosia Ligęska i ona naprawdę jest w stanie to zrobić. I biegnie niemal po tej przeszkodzie Małgosia Ligęska. Teraz chwila zawahania. Ale już zostaw może to i próbuj skakać, bo siły zaczyna brakować. O nie! Ależ jest mocna Małgorzata Ligęska. Ależ byłem w błędzie, myślałem, że jest kryzys, a ona po prostu poprawiła. No to teraz kolejna, czwarta już przeszkoda i znowu potworny wysiłek. Dla mężczyzn, a cóż powiedzieć o kobietach, 165 cm wzrostu, 54 kg, to wymiary pani Małgosi. Ale ona prowadzi... To jest dziewczyna, która zajmuje się tym powietrznym tańcem na szarpach, a więc uchwyt jest jej mocną stroną, co zresztą nam teraz Gosia prezentuje. Trzyma! Ależ dała radę, przeszła ten newralgiczny, najtrudniejszy moment tej przeszkody. Ona będzie, ona to zrobi, nie! Ależ niewiele, 5-10 centymetrów i byłaby bezpieczna. Dlaczego? Małgosiu, Ligęsko nasza. Szkoda, za mało się rozbujałam. Może w następnej edycji. Szkoda, szkoda i jeszcze raz szkoda. Widać, że świetnie przygotowana, bardzo mocna. Trochę zabrakło kolejnego swingu, aby bezpiecznie lądować. Pochopna decyzja kosztuje stratę i my żałujemy, bo spokojnie myślę, że Małgorzata Ligęska zrobiłaby ten tor. Tak, naprawdę była w stanie pokonać też kolejną przeszkodę i naszą krzywą ścianę. Zabrakło kilku centymetrów. Błąd decyzji, jak powiedziałeś, ale łatwo się mówi przy takim zmęczeniu. To była druga przeszkoda, którą pokonywała z użyciem głównie swoich rąk i siły. O, wielka, wielka wytrzymałość, Małgosi.